Wyobraź sobie obraz ojca i dziecka. Ojciec zapatrzony w swoje dziecko, zakochany, przytula je. A potem, myśląc, że nikt na niego nie patrzy, składa na czole swojego maleństwa pocałunek. Idealny, piękny, pełen miłości. I zakochanymi oczami podziwia swoje umiłowane dziecko. Mamy ojca. Ojca, który jest naszym najlepszym tatą. Który jest w nas zakochany. Przytula nas i codziennie składa na naszym czole miliony pocałunków. Ojca, który patrzy na nas z ogromną miłością i serdecznością w każdym momencie naszego życia. W dzienniczku czytamy słowa naszego niebieskiego taty. Oby dusze mogły zrozumieć, że ja jestem dla nich ojcem najlepszym. Znajdź taki wyjątkowy czas w tym tygodniu Adwentu, w którym będziesz przebywać sam na sam z Twoim najlepszym tatą. Świętej siostrze Faustynie nie była obca ta praktyka, gdyż zapisała: pozostałam sam na sam z Ojcem Niebieskim. Pozwól, aby dotarły do Twojego serca słowa Ojca. Nie lękaj się niczego. Ja zawsze jestem z Tobą.